Jak uspokajać, albo jak nie uspokajać. Jeśli chcemy kogoś uspokoić, to zanim zaczniemy się zastanawiać jak, należy się zastanowić po co. To chyba uniwersalne. Zawsze przed myśleniem jak coś zrobić, należy zadać sobie kontrolnie pytanie, a w zasadzie po co. A tak na wszelki wypadek, może się okaże wtedy, że oszczędzimy sobie dużo trudu. Dlaczego chcielibyśmy, żeby ktoś się uspokoił? Czy sprawia zagrożenie? Czy po prostu jego niepokój nam się udziela i nam psuje humor? A kto lubi być niespokojny? Otóż jest całkiem możliwe, jeżeli ktoś zdradza objawy niepokoju, mniejsze lub większe, to bardzo możliwe, że on właśnie już się uspokaja w ten sposób. Myśmy zapomnieli, jako ludzkość, pewnie nie wszyscy, ale w dużej mierze, zwłaszcza ta bardziej w cudzysłowie cywilizowana część, jak należy się uspokajać. Myślimy, że jak ktoś to robi, to jest właśnie objaw bycia niespokojnym. Znaczy dobrze, to jest objaw bycia niespokojnym, tylko on jest prawidłowy. A nam ktoś mówił na etapie tak zwanego wychowania, że to są nieprawidłowe objawy i się trzeba pozbyć. Tak jak niektórzy myślą, że jak się ma katar lub gorączkę, to wystarczy wziąć coś na zbicie gorączki lub na zatrzymanie wydzielania śluzu i to jest wyleczenie z choroby. A potem się dziwimy, że umieramy na zawały, na raka przy takim leczeniu. Ja się nie dziwię. Chaotycznie trochę dzisiaj, no ale taki chaos w głowie mam. Objaw niepokoju. Więc dlaczego chcemy, żeby ktoś się uspokoił? Robi komuś krzywdę? Kogoś trwale uszkodzi zaraz? Zaraz zahaczy łokciem o przycisk odpalenia broni jądrowej? W takiej sytuacji lepiej, żeby rzeczywiście przestał się zachowywać w sposób, jaki się zachowuje. Ale w innym przypadku być może on właśnie odreagowuje swój stres w sposób może nie najbardziej prawidłowy, ale dużo bardziej prawidłowy niż zachowywanie kamiennej twarzy i tak zwanych dobrych manier. W naturalny sposób, jak odreagowujemy stres. Trzęsąc się, machając rękami, mając podniesiony głos, krzycząc, płacząc, to jest normalne. Potrzebujemy się tak zachować, żeby wyrzucić z siebie stres. Jak się tego nie zrobi, to ten stres w nas zostanie. I będzie się dokładał później do jakichś nerwic, depresji i innych takich. Być może znacie takie metody, jakie powszechnie się stosuje. No uspokój się! No weź się w garść! Albo takie wogalne, no już nie płacz, nie płacz, błagam, nie płacz. Na filmach widywałem w dużej ilości, jak zaglądałem żonie przez ramię albo po prostu podsłuchiwałem. Kobieta płacze, a facet ją uspokaja. Błagam cię, już przestań histeryzować, już nie płacz. Mam ochotę powiedzieć, gościu, nie pogarszaj sytuacji. Nie umiesz pomóc, to przynajmniej nie przeszkadzaj. Daj się wyryszeć. Co ci szkodzi? No a niektórzy myślą, że to ich obowiązek. Jak ktoś przestanie się ruszać, wydawać dźwięki, demonstrować, że jest w emocji, to znaczy, że się uspokoił. Akurat, jak samo z siebie mu przejdzie, to może jest to oznaka, że się uspokoił. Jak na czyjeś żądanie, to bardzo wątpię. Poświęcił się dla czyjegoś dobrego samopoczucia, a tak naprawdę po prostu stłumił w sobie emocje i prawdopodobnie wyprodukował w ten sposób traumę. Tak, moi Państwo, między innymi tak powstają traumy, czyli nieprzerobiony stres. Czy wypowiadam autorytatywnie? Oczywiście to jest moje zdanie. Bibliografii naukowej teraz nie podam pod spodem. Ale myślę, że dużo w tym sensu. Wypróbowałem na sobie. I w sposób pozytywny i negatywny. Zresztą sami powiedzcie z własnego doświadczenia. Czy próbowano Was kiedyś uspokajać taką metodą? Po prostu przestań. Uspokój się, przestań robić to czy tamto, to po prostu przestań. Nie masz co histeryzować. Taki argument z pozycji siły, bym powiedział. Czy kogokolwiek z Was coś takiego kiedykolwiek uspokoiło? Bo mnie nigdy.
zostawałem po prostu z jeszcze większym niepokojem. Tylko, że jeżeli jeszcze bardziej bałem się okazywać niepokój, wszystko zostawało w środku. Z konsekwencjami, które dźwigam do teraz. Jak niedawno odpytywałem sam siebie, po raz nie wiem który zresztą, w czym się kryje najwięcej mojego ukrytego stresu, to pokazało mi się, że to jest strach przed wypowiedzeniem się. Przed tym, że coś mi się wymsknie, że nieopatrznie pokażę emocje, a inni nie będą tego tolerować. Że się źle zachowam, bo przecież nie należy tracić kontroli. Nie należy narażać innych, w cudzysłowie oczywiście, na swój niepokój, na swoje emocje. Nie należy się rozklejać, bo to innych obciąża, nie? Może to niedobrany przykład, ale mi dobrze pasuje. To jest jak trzymanie w sobie bąka. On kiedyś musi wyjść, to jest fizjologia. Ale ktoś wymyśli, że to bardzo brzydko, puszczać bąki. I trzymasz, się rozchorujesz, żeby ktoś się nie skrzywił pod nosem. To sami ocencie, czy to się opłaca. Moim zdaniem nie. Moim jednym z takich najskrytszych marzeń i największych marzeń jednocześnie jest właśnie, żeby móc się bez skrępowania wykrzyczeć. Albo wyśmiać, albo wypłakać, albo wyzłościć i nie być za to wściekle atakowanym za złe zachowanie. Kiedy dzieje się coś, co wzbudza we mnie negatywne emocje, w zasadzie połowa tego to jest strach, żeby na fali tych emocji nie wyszło coś gorszego, co w sobie tłumię całe życie. Żeby nie przerodziło się w to w jakiś napad, histerii, szału. Bo wtedy otoczenie zrobi ze mną coś jeszcze gorszego. Coś jeszcze gorszego niż ja sam o sobie myślę. Tego się boję. Podświadomie. Wiem, że być może tak się nie stanie. Może już jestem między ludźmi, którzy są bardziej dojrzali i ogarnięci. Ale z dzieciństwa wyniosłem coś takiego. Tracisz panowanie nad sobą, to reszta wokół ciebie traci je jeszcze bardziej. A że mają przewagę fizyczną, to gorzko żałujesz, że nie zapanowałeś. Także jak przy was ktoś komuś puszczał nerwy, zanim zaczniecie go uspokajać, oceńcie, czy to się opłaca. Czy najbardziej uspokajające nie będzie po prostu pozwolenie takiej osobie na pełne odreagowanie tego, co ma w środku. I kiedy ona zobaczy, że może bezpiecznie to przy was zrobić, że ma taki azyl, że ma na to pozwolenie, że jest to akceptowane, wydaje mi się, że właśnie takie podejście jest najbardziej uspokajające ze wszystkich. Ma się rozumieć, jeżeli ktoś jest niespokojny z powodu jakiegoś nieporozumienia, jakiejś sytuacji, która jest tu i teraz i którą tu i teraz można zmienić, a nieporozumienie można rozwiązać przez udzielenie mu informacji, wyjaśnienie i ten ktoś jest na tyle kontaktowny, że da sobie wytłumaczyć, to można tego użyć. Czemu nie? Tu i teraz. I powiedzieć, nie ma powodów do niepokoju. Źle coś zrozumiałeś. Albo popatrz, sytuacja nie jest taka groźna. Ale samo uspokój się. A nawet takie tu i teraz nie zawsze oznacza, że ten ktoś zareaguje, bo jak już stracił panowanie nad sobą, to wymaga czasu, żeby się zatrzymać. Zawsze należy dawać czas i przestrzeń, o ile to jest tylko możliwe. A drastyczne metody zostawić sobie, ci grożą drastyczne konsekwencje w przeciwnym wypadku. A sposoby, na jakie radzimy sobie z niepokojem w sposób naturalny, to dzisiaj doczekały się nawet specjalnych metod. TRE, otrząsanie się, albo EFT, opukiwanie. Nie wiem, czy jest specjalna jakiś angielski skrót na metodę polegającą na krzyku. Ja taką stosuję. Tylko najczęściej wychodzę wtedy w domu. Też jest bardzo skuteczna. A jeżeli w czasie jakichś swoich medytacji, analiz czy odreagowywania polecą mi łzy, to wiem wtedy, że dotarłem do właściwego miejsca, gdzie jest coś do oczyszczenia, do wyrzucenia z siebie. Wręcz zapraszam łzy i płacz. Cieszę się, ilekroć przyjdą.